Pani gwiazdo. Robi mi pan górę czy dół? Wszystko pani robię, wszystko. A to jest nasza wspaniała gospodyni. Kucharz prezentuje długie noże. Tak. O, to jest nasz prekursor, założyciel, mózg, pan Dzielski Mirosław. Mirosław Dzielski, mój przyjaciel polityczny, żarliwy neoliberał, neokapitalista. Założył Towarzystwo Przemysłowe w Krakowie. Był to bardzo ciekawy i inteligentny facet. Niestety umarł zbyt wcześnie. Mirek Dzielski, który był moim przyjacielem od wielu lat, powiedzmy od 10, bardzo bliskim przyjacielem, zwrócił się do mnie, poprosił mnie, czy nie użyczyłabym mojego mieszkania na urządzanie bankietów dla Towarzystwa Przemysłowego, które jeszcze wtedy się tak nie nazywało, to było Towarzystwo Liberałów. Zgodziłam się na to bardzo chętnie, ponieważ po pierwsze sympatyzowałam z tym ruchem, jak gdyby w pewnym sensie, a ponadto zrobiłam to po prostu dla Mirka. Pierwszy bankiet odbył się w 86 roku, o ile pamiętam, albo w 85 roku, w tej chwili już nie pamiętam, tyle lat minęło. Założenie podstawowe Mirka było takie, że na to, żeby się ludzie dłużej spotykali, to muszą dostać jakąś atrakcję. I tą atrakcją miała być nasza forma klubowa, gdzie można dobrze zjeść, porozmawiać w męskim towarzystwie. A poza tym liczył na to, że ludzie będą robili interesy. Koncepcja też polegała na tym, że zapraszano rozmaitych gości z zewnątrz. Między innymi na przykład był profesor Stoma, którzy robili wykłady. Był profesor Stomma, często przyjeżdżał Stefan Kisielewski, kilka razy, może dwa, był Jan Korwin-Mikke, następnie Aleksander Hall. Że trzeba zaznaczyć, że to byli sami mężczyźni, bo taka była koncepcja liberałów. Tak długo, a długo wszyscy biorą ten pogląd za swój. I tak właśnie, ale to jest właśnie charakterystyczne. Przygotowywałem bankiety właściwie sam. Wszystko przygotowywałem w domu, pakowałem w bagażnik, przywoziłem i rozpakowywaliśmy. To był taki okres heroiczny. Wtedy były kartki, nie było mięsa, nie można było nic kupić. Także jedzenie zdobywałem na różne sposoby. Kupowałem króliki, cielaki, barany czasem z gór przynosiłem. No i tak to jakoś szło. Mirek chciał założyć tutaj rodzaj salonu dla przedsiębiorców i równocześnie dla ludzi nauki, wykorzystując snobizm przedsiębiorców, którzy nie mają zbyt wiele okazji na kontakty z filozofami, prawnikami, poetami i rozmaitymi ludźmi tego typu, także tym chętniej tu przychodzili. Chciał przyciągnąć prywatnych przedsiębiorców, ponieważ oni nie włączali się na ogół do ruchu solidarnościowego, robotniczego. Chciał ich przyciągnąć tutaj, żeby również się włączyli, zaszczepić im pewne idee, które by wykorzystali potem w Nowej Polsce. Tak, jestem głównie profesor. Tak, już szwagier jest po doktoracie. Dobry. Koncepcja była taka, że to ma być środowisko zbierające właśnie przedsiębiorców. No i pytanie było takie, i to pytanie wiem, że było stawiane w opozycji bardzo ostro, czy przedsiębiorcy w ogóle odważą się chodzić na nielegalne zebrania. Bo chodziło o to, ażeby działać metodą faktów dokonanych. Prawda? Nic w tym kraju nie udało się, co nie było zrobione za pomocą faktów dokonanych. Zwykle mieli taki program. Najpierw demokracja, a potem będziemy coś robić dopiero. To był program taki, że najpierw trzeba pokonać przeciwnika, najpierw przełamać, a potem będziemy istnieć. A myśmy wystąpili z programem już wspólny tutaj, że najpierw chcemy istnieć, prawda? Najpierw być. No i rozpoczęły się właśnie te spotkania i budowa środowiska. Przy właśnie tych naszych obiadach, dzięki Stasiowi Kornasiowi urządzanych, to może wygląda, tak właśnie wyglądało żartobliwie, ale okazało się później, że ten nasz bankiet stał się prawdziwą polityczną potęgą w opozycji. Gdy zaczęli do nas przyjeżdżać naprawdę poważni politycy. No przypomnę, pan profesor Stoma, prawda? Stefan Kisielewski, Piotr Wierzbicki, no to nie jest polityk, ale prawda, bardzo wybitny pisarz. Zaczęli przyjeżdżać. Aleksander Hall. Aleksander Hall.
prawda? Tak. Zaczęli przyjeżdżać i okazało się, że ten nasz kierunek zaczyna być modny. Że ten jego zasadniczy pogląd właśnie to było to, że demokracja nie jest koniecznym warunkiem gospodarki rynkowej, natomiast koniecznym warunkiem w ogóle demokracji jest gospodarka wolnorynkowa. Był antykomunistą, ale jak tytuł jednego z rozdziałów jego książki, czy pośmiertnego wyboru jego dzieł powiada, był to antykomunizm twórczy. Mirka nie interesowała jałowa negacja komunizmu. To było aż nazbyt oczywiste, żeby tym się zajmować. On szukał rozwiązań konkretnych na miarę cywilizacyjną. Był chrześcijańskim liberałem, czyli jednym z pierwszych w Polsce ludzi, którzy starali się przerzucić pomost pomiędzy tymi dwoma światami, nie zawsze do siebie przylegającymi, co więcej, niekiedy sprzecznymi względem siebie, pomiędzy wielką myślą liberalno-konserwatywną, a pomiędzy chrześcijaństwem, katolicyzmem zwłaszcza. Mirosława Jelckiego poznałem w końcu lat 60. Spotkaliśmy się u Zygmunta Chylińskiego, niestety od roku już nieżyjącego, chyba najbliższego, jak sądzę, przyjaciela takiego od serca i od zawsze Mirka Dzielskiego. Były to spotkania, które miały w sobie coś z tej platońskiej biesiady, to znaczy z takiej rozmowy przyjaciół o sprawach najważniejszych, najbardziej istotnych. Bardzo ważne było to, że choć jakby bardzo ważnym horyzontem tych rozmów była polityczna sytuacja Polski, tym niemniej nie była to rozmowa i nie były to rozmowy na tematy wprost polityczne. Były to rozmowy na temat człowieka, jego wolności, jego godności. Co mnie uderzało w Mirku od samego początku, to jego zamiłowanie do spraw fundamentalnych. Wtedy obaj zajmowaliśmy się filozofią nauki i bardzo nas interesowały różne kwestie dotyczące mechaniki kwantowej. Mirek podszedł do tego na swój sposób. Nie czytał jakichś podręczników zaawansowanych, ale czytał oryginalne prace napisane przez samych twórców mechaniki kwantowej. I to był taki jego rys charakterystyczny, pewnego rodzaju fundamentalizm. On uważał, że ci, którzy są twórcami pewnych poglądów, pewnych teorii, najlepiej mogą nawet dziś wytłumaczyć, na czym te poglądy polegają. To, co ukochał, to przede wszystkim wolność. I doszedł do wniosku, że tylko w bardzo konkretnych zaangażowaniach, takich jak właśnie zaangażowania gospodarcze, człowiek może urzeczywistnić coś więcej niż tylko to, że będzie miał powodzenie w tej dziedzinie, że będzie miał, jakby w ogóle go nie interesowało, czy z tego będzie, powiem tak zupełnie wulgarnie, większy szmal. Interesowało go to, czy człowiek będzie z tego bardziej wolny, z takiego zaangażowania. On miał taki dosyć przewrotny umysł i pamiętam, że kiedyś żeśmy tak rozmawiali o tej sytuacji politycznej, to on powiedział do mnie, wie pan, panie Januszu, ci komuniści to jeszcze będą tu bardzo długo siedzieli, a jeżeli będziemy z nimi walczyli o przywrócenie demokracji, to na razie nie mamy szans. Spróbujmy ich rozłożyć od strony bazy ekonomicznej. Jego słynna teoria, której niektórzy przypisywali podłoże cyniczne, ale cynizmem bynajmniej ona nie była, że mianowicie komuniści, to działo się pod koniec lat 80., jeszcze przed okrągłym stołem, jeszcze przed wyborami 89 roku, że komuniści, powiadał Mirek, powinni zająć się robieniem pieniędzy, biznesu, bogaceniem się i wtedy porzucą tę idiotyczną ideologię.
Ja chciałem przypomnieć taki pomysł Mirka Dzielskiego sprzed wielu, wielu lat, kiedy jeszcze obowiązywał zapis o kierowniczej roli partii, zbliżały się kolejne wybory. I Mirek wtedy zdawał się, chciał połączyć ogień z wodą i chciał połączyć zasady wolnych wyborów i zasady kierowniczej roli partii. Wymyślił wtedy taki trik, że byłyby różne listy wyborcze, ale na każdej liście wyborczej wystawiający ją musiałby na miejscach nieparzystych wystawić członka partii. W ten sposób, bez względu na to, jaki byłby wynik wyborów, zachowałaby się kierownicza rola partii. I mnie ten pomysł zachwycił estetycznie, znaczy jako taki pomysł skrajnie niepraktyczny, właśnie nonsensowny politycznie, ale przez to piękny. To był jeden taki jego... Był cały Dzielski. Dlaczego? Dlatego, że dotychczas komuniści byli na miejscach i parzystych, i nieparzystych. A nagle oto wielka twórcza myśl, ażeby na miejscach parzystych byli niekomuniści. A i to jest jak gdyby wskaźnik jego stosunku do komunizmu i do reformy. Otóż on chciał robić reformę obok komunistów, no może nie z nimi, ale nie drażniąc. Chciał reformować władzę, liberalizować i zostawić komunistów jako tych, którzy mają miejsce jak gdyby na dłuższy czas zajęte. Sytuacja była taka, że wszystko, co się próbowało pomyśleć o zmianie tamtego systemu, wyglądało na kompletną kwadraturę koła. I to, że Mirka pomysły też robią wrażenie no, próby rozwiązywania kwadratury koła, to brało się z rzeczywistości, z tamtego systemu. I patrząc z perspektywy tamtych czasów, jeżeli to w ogóle da się zrobić, to z jednej strony wydawało się, że no to jest niesłychanie teoretyczne, że mówienie o kapitalizmie, że mówienie o liberalizmie chrześcijańskim w sytuacji komunizmu, można powiedzieć, w natarciu, czy też neokomunizmu w natarciu po prowadzeniu stanu wojennego, no jest czymś kompletnie właściwie nierzeczywistym, oderwanym od jakichkolwiek realiów. A z drugiej strony pojawiały się tutaj właśnie pomysły, ten pomysł, który dzisiaj tutaj jakoś rekonstruujemy w tej scenografii, to znaczy pomysł odwołania się do zupełnie nowych ludzi, do zupełnie innej grupy społecznej. Przypomnijmy sobie, że to były lata 80., wczesne 84., 85. rok. Nie było wtedy ani kapitalistów, ani rzemieślników, byli badylarze i byli prywaciarze. To była bardzo zła konotacja. Tak, znaczy rzeczywiście sytuacja w Polsce przedsiębiorcy prywatnego była bardzo trudna moralnie, bo tak, postawa przedsiębiorcza, postawa taka, nazwijmy rzecz po imieniu, drobnomieszczańska, była atakowana z kilku stron. Z jednej strony tradycja sarmacka nie znosiła w istocie takiego no, kupczenia, że tak powiem. Na to się nakładał marksizm. No i właśnie młody człowiek wchodzi w życie w Polsce wychowany na dwóch tradycjach. Tej starej, historycznej sarmackiej i nowej marksistowskiej. Te dwie rzeczy, może tak powiem, włożono, to się świetnie ze sobą zgadzały, jeśli chodzi o krytykę kapitalizmu, kapitału i prywatnej własności. Tutaj w tym zakresie, można powiedzieć, było to w pełni spolegliwe, wbrew pozorom. Było rzeczą charakterystyczną, że jeszcze w latach 70. starzy rzemieślnicy wychowywali swoje dzieci tak, aby przypadkiem nie kontynuowały ich dzieła, tylko raczej, żeby no, kończyły szkoły i szły na posady. Mirek redagował i stworzył jeszcze pismo, które się nazywa Trzynastka. Powstało ono dosyć wcześnie, bo zaraz na początku stanu wojennego i ono się opierało na dość interesującym pomyśle. Mianowicie było to pismo masowe. A w każdym razie było to pismo, które w zamierzeniu miało wyjść poza sfery uniwersytecko-intelektualne, bo tam właśnie, jak sądził Dzielski, jest to ten potencjał, który może zmienić system, a przynajmniej zainteresować się procesami cywilizacyjnymi, które według Dzielskiego miały znaczenie fundamentalne. A więc nie tyle ruch na uniwersytetach, ale ruch wśród ludzi, którzy pracują, którzy produkują i tworzą. Cała jego idea to była idea obudzenia ducha przedsiębiorczości wśród ludzi, którzy normalnie pracowali na etatach gdzieś w zakładach pracy i pewnie nigdy by nie przyszło do głowy, że można od tego zakładu pracy się oderwać i stworzyć własną firmę. To zwłaszcza właśnie spotkanie z Mirkiem no, wpłynęło tak istotnie, że zacząłem się zajmować zupełnie innymi rzeczami i innym patrzeniem w ogóle na to, co robię.
I zacząłem myśleć poważnie o takiej firmie konsultingowej. Był to wyraźny wpływ Mirka. On mnie tam w jakiejś dyskusji pierwszej na ten temat w tym podbudował i tak się zrodził tam taki nieduży interes konsultingowy w czasach, no, kiedy to się wydawało niemożliwe w ogóle do zaistnienia. Demokracja nie jest dla mnie fetyszem. Nie jestem ideologiem demokracji. Jestem w opozycji do tych, którzy myślą, że demokracja w Polsce rozwiąże wszystkie problemy. Sama demokracja nie wystarczy. To marzycielstwo. Potrzebne są stabilizatory. Warstwa średnia, ludzie odpowiedzialni, fachowcy, praca. Nad demokracją trzeba się sporo napracować. Ja się nieraz zastanawiałem właśnie, jak to jest, znaczy co było tym istotnym motorem działalności Mirka, bo oczywiście nigdy nie ma, prawda, jednej przyczyny. Było wiele czynników, które jak gdyby jego pobudzały do działania. Była jego pasja polityczna, niewątpliwie. Była jego pasja właśnie moralna, o której tutaj mówiliśmy, prawda, ten czynnik moralny, o którym on mało mówił wprost, ale w sumie, prawda, jeżeli spojrzeć właśnie całościowo na tę jego filozofię, ja myślę, że było coś niezwykle głębokiego, co spinało ten, no, najbardziej przyziemne formy jego działalności, jak gdyby poczynając od sławnej spółdzielni Źródełko, z którą nie wiem, czy którzy z Państwa się zetknęliście się, panowie, prawda, kiedy to była taka pierwsza właściwie działalność praktyczna Mirka, jeszcze zanim zbudowano w Krakowie studnie oligoceńskie do świeżej wody, to wówczas nieliczni posiadacze samochodów, prawda, zjednoczyli się z tymi, którzy samochodów, z liczniejszymi, którzy samochodów nie posiadali i zaopatrywali się w wodę, to znaczy były, prawda, nabyto pewną ilość kanistrów i w jakimś tam rytmie tygodniowym, czy dwa razy w tygodniu ci posiadacze samochodów jeździli po dobrą wodę do źródełka w Tyńcu, czy do źródełka, prawda, na Bronowicach, napełniali, po czym za stosowną opłatą, prawda, rozwozili po przyjaciołach, którzy tej wody dobrej byli spragnieni. Mimo że on był wielkim pierwcą kapitalizmu, to przecież nie był tym zysk. Na pewno nie w jego wydaniu w każdym razie, prawda? On bardzo zysk cenił, prawda? Ale on raczej miał takie podejście do zysku jak papież. To znaczy, on powiedział, że zysk jest potrzebny, żeby była właśnie w centesimus annus, prawda? Że zysk jest po prostu sprawdzianem, jak gdyby, prawidłowości działania przedsiębiorstwa, prawda? Natomiast on doceniał oczywiście, że są inne powody, dla których zysk należy osiągać i rozumiał doskonale, mając bardzo realistyczne podejście do ludzkiej natury, prawda? Że ludzie są, że po prostu ludzie prowadzący działalność gospodarczą są motywowani osiąganiem zysku, prawda? I wcale tym nie gardził, prawda? Natomiast jego samego tutaj co innego motywowało właśnie. Znaczy on chciał widzieć dobre działanie, prawda? Dlatego, że dla niego to było niejako dowodem na istnienie Boga. Otóż tutaj wielu moich kolegów mówiło, on bardzo wzniośle, bardzo górnolotnie, bardzo trudno. Ale Mirek miał też niesamowitą umiejętność rozmawiania z ludźmi zwykłymi. Sam oprócz tego, że był znakomitym teoretykiem, też był praktykiem, o czym mało kto z Państwa się orientuje. Był jedną z pierwszych, a właściwie chyba pierwszą osobą, która do Polski sprowadził popcorn, kukurydzę, którą uprawiał w Krakowie na Woli Justowskiej. Dość spore pole i później znajomym to usiłował sprzedać lub rozdać. Dzielski się strasznie domagał honorariów za artykuły publikowane w Merkuriuszu, a potem oczywiście z wielkim gestem oddawał, po tym jak je wziął, na Fundusz Rozwoju Pisma. Zaczął wydawać to swoje słynne pismo, to się najpierw nazywało 13 grudnia, a potem 13 wydawał to na tej tak zwanej w ogóle ramce, taką metodą chałupniczą i szalenie się przechwalał, że jednak jest to pismo rentowne, także co parę miesięcy tym swoim współpracownikom wypłacał jakieś po 30, po 50 zł, oni dostawali jakieś śmieszne sumy, ale jednak dochody, jak twierdził, że jest to pismo dochodowe. Oprócz tego, że był wybitnym mózgiem intelektualnym, politycznym, był także czarującym, wspaniałym człowiekiem, obdarzonym niesłychanym poczuciem humoru. To była taka szkoła Janusza Szpotańskiego i Stefana Kisielewskiego zarazem, a więc ogromna bystrość, refleks, sarkazm i ironia, ale wyzbyta żółci, niezaprawiona jadem. Potrafił z ludzi drwić w sposób dobrotliwy, nawet jeśli to było szyderstwo, to takie bardzo ocieplone.
układał w ślad za swoim mistrzem Januszem Szpotańskim także wierszyki i fraszki. Nawet ja trafiłem przypadkowo psim swędem do jednej z nich, bo była poświęcona naszemu przyjacielowi z polityki polskiej, zresztą też Krakusowi, Markowi Gadzale. I brzmiała króciutko, jeśli ją dobrze zapamiętałem, w ten sposób. A gadzała jak gadzała, wciąż gadała i gadała, aż została skóra kości z gadzałera jegomości. Dziś w muzeum dzieci straszy, obok strasznej wołka paszczy. W czasie jednego z przyjęć w konsulacie amerykańskim wywiązała się dyskusja pomiędzy filozofem i specjalistą i znawcą myśli neoliberalnej amerykańskiej i neokonserwatywnej o przedstawicielach tego kierunku i wtedy Mirek Dzielski błędnie wymówił nazwisko Gildera, mówiąc Gilder, na co profesor Legutko, bardzo akuratny, poprawił go, mówi, to nazwisko wymawia się Gilder, a nie Gilder. Lekka chwila zastanowienia i Mirek mówi, ale rzeczywiście, no przecież mówimy Legutko, a nie Leżutko. No i jak to dalej się rozwijało, Dzielski w pewnym momencie zaczął wydawać tam pismo, co się nazywało Merkuriusz chyba krakowski i światowy i tam w jednym z pierwszych numerów tego Merkuriusza zamieścił taki artykuł List do porucznika Borewicza, nie wiem czy panowie to znają. Ten porucznik Borewicz to był taki w ogóle playboy, milicjant, miłośnik pięknych kobiet. No i ten list cały polegał, że on go przekonywał tego porucznika Borewicza, że właściwie czy nie lepiej, żeby ci czerwoni tą władzę zamienili na tytuły własności i zaczęli tutaj budować tą gospodarkę, prawda, kapitalistyczną. No i uprawiać to, co najbardziej lubią, czyli to swoje dolce vita. Drogi poruczniku, przed kilku miesiącami, dzięki pośrednictwu Macieja Szczepańskiego, miałem przyjemność poznać pana. Nie zawracałbym panu głowy moimi propozycjami, gdyby nie wyjątkowa sytuacja, w jakiej się znajdujemy. Ja wiem, że władza bez odpowiedzialności, jaką dotychczas w Polsce piastowaliście, jest czymś, z czego niełatwo zrezygnować. Niestety, dobre czasy mijają. Myślę, że zaczyna pan rozumieć, dlaczego wybrałem właśnie pana, który uważa się za cynika na adresata mojego listu. Realistyczny program reform musi w pierwszym rzędzie uwzględniać interesy cyników. Musi zagwarantować im zamianę przywilejów, które w socjalizmie posiadają, na walory ekonomiczne, które z nadwyżką zrekompensują utratę przywilejów. Jeśli się cyników odpowiednio nie zabezpieczy, wystąpią oni wbrew własnym skłonnościom i ku własnej zgubie w obronie ustroju. Wiem, panie poruczniku, ile obaw budzi w panu demokracja. Niechże pan pamięta na Boga, że dla polskiego społeczeństwa demokracja jest obecnie zupełnie niezrozumiała i niepotrzebna. Pragnie ono jedynie zerwania z socjalistycznym absurdem i socjalistycznym kłamstwem. Ja po prostu Borewicza, czyli odtwarzającego aktora Sławka Cieślaka, znałem z Jaszczurów. Jak się Mirek Dzielski o tym dowiedział, niesłychanie się zachwycił. I on chciał się poznać z nim, znaczy chciał poznać tego człowieka, który odtwarza rolę owego milicjanta. Ale jakoś nie doszło do tego spotkania i później po stanie wojennym odtworzono ten serial. Zaczęto kręcić nowe odcinki. I ja wtedy mówię sobie, Mirek, to może byśmy się teraz spotkali. Mówi, nie, teraz mnie już nie interesuje. On zaczął moralizować to. Ja pamiętam, że Mirek, z którym czasem bywałem godzinami, dzień po dniu, prawda, nieustannie mnie zbijał z tropu. I ja się gubiłem właśnie w tej jego ironii, autoironii, w tym fantazjowaniu, w tym mówieniu przypowieściami. Przez wiele lat, jak pamiętam, to chyba nie bardzo rozumiałem w ogóle, co ten człowiek dobrze do mnie mówi. On pod koniec lat 70., czyli pod koniec tej epoki Gierka, kiedy była ta opozycja demokratyczna, KOR się tworzył, Dzielski już miał w głowie to wszystko, cośmy zrozumieli dobre szereg lat później, kiedy założył w Krakowie Towarzystwo Przemysłowe. Nie sądzę, żeby może poza Stefanem Kisielewskim był ktoś, kto by wtedy nadążał za sposobem myślenia
Dzielskiego. Ja osobiście i moi koledzy też jesteśmy dość krytycznie nastawieni do formacji inteligencji polskiej. Zatem uważamy, że inteligencja ta ma zbyt może wysokie poczucie honoru, a zbyt małe poczucie odpowiedzialności i zbyt małą odwagę cywilną. Znaczy, ja nie znam żadnej warstwy w Polsce, która by w tak wysokim stopniu jak inteligencja kierowała się instynktem stadnym. Jeżeli jacyś no, tacy ważni w sferze intelektualnej faceci powiedzą, że coś właśnie jest dobrze, to wszyscy idą za nimi i trzeba dosyć dużej odwagi cywilnej, żeby temu się przeciwstawić. Ja osobiście brałem dwukrotnie udział w próbach budowy centroprawicy. Za każdym razem były one nieudane. Po prostu widocznie czas jeszcze nie dojrzał do tego. Tymczasem dla polskiej kultury politycznej i dla rzeczywistego pluralizmu potrzebna jest taka opozycja, która będzie odwoływać się do nieco innego systemu myślenia i nieco innego systemu wartości, a przede wszystkim do nieco innej klienteli niż opozycja właśnie ta centrolewicowa. Polsce potrzebna jest jakaś taka energia współpracy. To nie tylko chodzi o współpracę z władzami, ale wewnątrz różnych grup opozycyjnych. Żeby cokolwiek zrobić, trzeba no, umieć ze sobą współpracować. Do tego potrzebny jest właśnie jakiś rodzaj przezbrojenia moralnego. Jest taki ruch na Zachodzie i to jest w ogóle dobre hasło. Takie nastawienie na to, ażeby wspólnie z kimś coś realnego, wartościowego zrobić. No, okazuje się, że jeżeli coś konkretnego się robi, to wtedy okazuje się, że różnice między nami nie są tak duże, jak ogólnie teoretyczne różnice, że w tych konkretnych, specyficznych sprawach da się współpracować, tylko to właśnie wymaga i dobrej woli, i kompetencji, właśnie tego wszystkiego, czego nam brakuje, nad czym musimy pracować. Spotkaliśmy się na przełomie września-października 80 roku, kiedy powstawała ta Solidarność i ja się z nim poznałem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tak się jakoś złożyło, że chyba od pierwszego dnia jakoś my się zaprzyjaźnili. Ja tam jak wszyscy działacze związkowi coś tam mówiłem na tym Uniwersytecie, no to przechodziły takie różne formy strajku, zakładania tych związków, prawda? To już było po sierpniu gdańskim, no więc to się tak bardzo szybko tworzyło w całej Polsce. I wtedy ja coś tam powiedziałem i Mirek do mnie doszedł i tak jakby porozmawialiśmy gdzieś z pół godziny i taka jakby między nami od razu nastąpiła przyjaźń. Ci coś odwołują do ludu, na ogół go nie lubią, to znaczy traktują go jednak masę do manipulowania, jako masę do manipulowania, a nie jako przyjaciół. Mirek, jak sądzę, był daleko większym realistą w rozeznaniu wad człowieka. To znaczy on wiedział, jaka jest klasa robotnicza, on rozmawiał z robotnikami w hucie, on wiedział, jakie są chłopi, rozmawiał z nimi w Łopusznej, ile są lepsi, gorsi, no, mają swoje przywary i swoje zalety. I potem był realistą do bólu, prawda? Znaczy nigdy nie próbował budować takiego sztucznego etosu poszczególnych klas społecznych, łącznie z przedsiębiorcami, z entreprenerami, a z drugiej strony umiał polubić takimi, jakimi są i w tej materii ludzkiej chciał działać. Znaczy on tych ludzi lubił, w moim przekonaniu. No więc Mirek został i u nas doradcą w KRH, potem był i rzecznikiem prasowym całego zarządu regionu Małopolska, a zarazem i doradcą, po prostu wszystkim. Myśląc dzisiaj o tym programie, który Mirek nam przedstawił jako KRH, no nie tylko on to przedstawiał regionowi, przedstawiał to innym komisjom zakładowym, to muszę powiedzieć, że myślenie Mirka wtedy było takie, do czego my dzisiaj zdążamy w gospodarce. No, większość z tych ludzi, z którym ja byłem związana, to jednak oni, stale im się marzył ten socjalizm z ludzką twarzą, w co oczywiście ani Dzielski, ani ja, ani ten nasz trzeci
przyjaciel, docent Chyliński, myśmy absolutnie nie wierzyli w żadne socjalizmy z ludzką twarzą. Hasło było wtedy takie, że socjalist tak, wypaczenia nie. Mirek myślał wtedy już zupełnie innymi kategoriami. Mirek nam zawsze tłumaczył, że ten system jest niereformowalny, że cokolwiek by nie mówiliśmy, że jeżeli nie będzie nic prywatyzowane, przekształcane, to ta Polska nigdy na nogi nie stanie. I wielu z nas tą kategorią już przed 13 grudnia myślało. Coraz bardziej przekonywałem się do idei Mirka. Po prostu wiele rzeczy, które w nas były tutaj na Podhalu, myśmy sobie nie zdawali z tego sprawy, że to jest właśnie ten kierunek, to jest coś, co jeszcze w nas zostało i dlatego on tak chyba dość chętnie przyjeżdżał i cieszył się z takich stwierdzeń. Nie zapomnę, jak Ludwik Maciarz mu raz powiedział, że on Buchaja nie sprzeda na skupie, tylko na jarmaku, bo się to bardziej opłaci. No więc Mirek te wszystkie perspektywy budowy nowej ekonomii próbował już robić na tego, próbował w komisjach robić jakieś spółdzielnie, żeby ludzie już byli samodzielni, próbowali sami gospodarzyć, sami się zajmować ekonomią. To jego było takie na tego i to marzenie było, że począwszy tak próbować to od podstaw, przekonywać ludzi, że ta zmiana może no, coś w kraju zmienić. No, myśmy wszyscy się obawiali oficjalnych struktur, choć Mirek bardzo usilnie namawiał na przykład, że jednak na wsi się powinno wchodzić do rad sołeckich, na wsi powinno się jednak ubiegać o stanowiska sołtysów, a może i później o radnych i tak dalej, żeby jednak nie bojkotować zupełności tych struktur, jakie na dole były, a one przecież były demokratyczne w większości, bo zebrania wiejskie funkcjonowały i one swoje, ich opinia jednak była brana pod uwagę w ówczesnych strukturach gminnych. No ale Dzielski był raczej był zwolennikiem takiej, że tak powiem, pozytywistyczno, nawet trochę ugodowej linii. Dlatego on się tak strasznie się nie podobał tym rozpalonym w ogóle solidarnościowcom. To, co widzę w moim osobistym wspomnieniu, zostało jego najważniejsze, to znaczy ukonkretnienie ideału wolności człowieka poprzez zaangażowanie jakby w działalność bardzo konkretną i bardzo wręcz materialną. W tym sensie, nie wiem czy to jest słuszne, jeżeli już używać tych wielkich nazwisk filozofów starożytnych, stawał się coraz bardziej arystotelesowski, to znaczy bliższy konkretowi, choć ten horyzont ideału platońskiego na pewno został mu bardzo bliski. Jako filozof on pytał, co to jest wolność i próbował te wszystkie subtelne rozważania prowadzić, a jednocześnie zastanawiał się, jak powinien żyć każdy z nas. Czy to ten, kto pracuje na uniwersytecie, czy ten, który jest w zakładzie pracy. Jak powinien żyć i co powinien robić, wierząc, że ideał wolności jest tym ideałem najszlachetniejszym i najgodniejszym życia człowieka. To z kolei prowadziło do ustalenia związku między porządkiem kapitalistycznym, który był dla niego porządkiem najlepszym, jaki stworzyła ludzkość, a jednocześnie wartościami chrześcijańskimi czy religią chrześcijańsko-katolicką. Pamiętam taką rozmowę o godności. Zwracał uwagę na to, że wielu Polaków przez godność rozumie zgodę na to, żeby się w ogóle nie ruszał. To jest godność jeszcze takiej przysłowiowej
sprzedawczyni w GS-ie sprzed lat, która uważała, że uwłacza jej godności, jeżeli ktoś postawi jakieś wymaganie, żeby na przykład porządnie zapakowała mięso, prawda? Bo to uwłacza jej godności. Godno jest wtedy, kiedy rzuci po prostu ten ochłap klientowi. Natomiast on twierdził zawsze, i chyba to jest bardzo bliskie chrześcijaństwu, że godność to jest coś, co stoi przede mną, czy do czegoś muszę dorosnąć, co musi wyniknąć z mojego wysiłku, przełamywania mojej własnej bierności, lenistwa i głupoty. Dla wielu ludzi wprowadzenie stanu wojennego było wielkim szokiem, no dla nich oczywiście też, ale dla wielu ludzi to przynajmniej na pewien czas zmieniło życie. Trzeba było być ostrożniejszym, a to się ukrywać, a to pisać pod pseudonimem. Natomiast on nie. On się poza krótkim okresem, kiedy się ukrywał, natychmiast przystąpił do pisania i do wydawania i pisał, publikował pod własnym imieniem. On starał się żyć, no tak jakby nic się nie stało. W jednym z numerów były tylko dwa teksty, 13. Był tekst Mirosława Zielskiego i był tekst Fryderyka von Hayeka. I wtedy został Zielski namierzony oczywiście, zaproszony gdzie trzeba i przesłuchiwał go oficer, o ile pamiętam, kapitan Knapi. Tak. No i tam, na I wtedy padło pytanie, no to Zielski, prawda, to was już mamy, wiemy kim jesteście, a teraz dajcie adres tego Hayeka. W stanie wojennym robił wszystko, mówiąc, że się boi. I ja na dziś dnia nie wiem, czy on się bał, czy tylko mówił, że się boi. On nigdy nie mówił, że jest jakimś odważnym człowiekiem, natomiast wszystko robił w stanie wojennym. Wydawał przecież i pismo 13 grudnia, ale i z nami współpracował. I muszę powiedzieć, że ja przecież byłem i zamykany, i aresztowany, i po każdym wyjściu na tego Mirek do końca był i przyjacielem, i moim doradcą. Pomimo tego, że, jak mówię, chciał w jakiejś formie, może nie współpracować z władzą, ale działać z pełną świadomością jej obecności, jej interesów, to mimo tego w sposób niesłychanie otwarty mówił bardzo ważne i niesłychanie jak gdyby groźne dla tej władzy rzeczy, prawda? I to publikował. Podobno Jaruzelski wyobraża sobie, że jest dzisiejszym Piłsudskim, a pomniejsi funkcjonariusze wojskowo-policyjni studiują pamiętniki sanacyjnych dygnitarzy, szukając w nich bratnich odczuć i uzasadnienia dla własnych rządów obecnie. W związku z klęską ideologii coraz większą rolę we władzach zaczynają odgrywać ludzie, których myślenie odarte jest z mrzonek ideologicznych. Oznaczać to może ewolucję w kierunku nieideologicznego modelu autorytarnego państwa. Jeśli chodzi o krakowskość Mirka Zielskiego, o swoisty genius locji, tego miasta, czegoś, co się udziela jego mieszkańcom, no to Mirek był z krwi i kości wiernym Galicjaninem, niesłychanie przywiązanym do tej tradycji, dumnym z tego. On przyjeżdżał z Krakowa jak wielki pan, który zjeżdża ze stolicy Polski do jakiegoś małego rosyjskiego miasteczka na peryferiach i dawał to odczuć w sposób właśnie wielkopański, lekko szyderczy, oczywiście mówił Warszawka. Prawdę mówiąc, to tą Warszawką to tak bardzo się nie brzydził, jak mówił, bo bardzo często tutaj rezydował, tu się odbywały ważne rzeczy i Mirek sobie z tego zdawał w pełni sprawę. Mirek Zielski także, podobnie jak ja, myślę również z inspiracji profesora Stanisława Stomy i biskupa Jerzego Dąbrowskiego, został zaproszony do Społecznej Rady przy Prymasie Polski, której skład został powołany w 1986 roku. No, on wyraźnie w tej radzie się wyróżniał, bo to był właśnie człowiek, który mówił o innych sprawach niż większość członków rady, którzy relacjonowali sytuację na swoim terenie. On mówił przede wszystkim właśnie tę obecność wykorzystywał do propagowania swoich idei przemiany cywilizacyjnej,
powiedziałbym, ochrzczenia kapitalizmu. On naprawdę miał wielkie poczucie, wielką świadomość tego, że Polska na co dzień dzieje się w środowiskach i w społecznościach lokalnych, regionalnych. On był przeciwnikiem centralizmu w każdej postaci i stąd ten Kraków, ta krakowskość nie była tylko i wyłącznie żartem. To było coś bardzo w nim poważnego i bardzo głębokiego. Nie. To jest w ten sposób, że po prostu założyciele wybierają zarząd. Zarząd wybrany przyjmuje natychmiast wszystkich obecnych pozostałych, którzy złożą deklarację. Deklaracje są przygotowane, prawda? Przyjmuje. I teraz po przyjęciu rozwiązuje się, podaje się do dymisji i nowe walne zebranie, już w poszerzonym gronie, wybiera już właściwy zarząd. Także wszystko jest... Rozumiem. Kto jest za? To było trzy osoby. Dziękuję bardzo. A kto jest przeciwny? Zawsze. Taką zmianą, która jak sądzę jest widzialna w Krakowie, to była ta sprawa chociażby, jak powstało Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe, no i zaczęło się legalizować, to pierwsza rzecz była taka, no, warszawski styl był taki legalizacji, że tam środowisko w Warszawie intelektualne, opozycyjne żyło odmową rejestracji przez władze tego towarzystwa, prawda? Znaczy w zasadzie to była treść życia, że odmawiają, że nie zaczynają się zgodzić, pisano protesty, listy i tak dalej. Myśmy się poszli na niewielkie w sumie ustępstwa tak naprawdę, faktycznie żadne, tylko w werbalnej sferze statutowej tam de facto nie było żadnych, tutaj nie było cofnięcia się z tego, co chcieliśmy zrobić, ale to zarejestrowaliśmy, prawda? Czyli ono zaistniało legalnie, w wyniku czego mogło wejść na pewien poziom kooperacji z władzami, a także poziom działań praktycznych. Są 22 osoby przyjęte w poczet towarzystwa. Ja może odczytam listę członków. Mirosław Dzielski, Jan Kosz, Stanisław Kosz, Tadeusz Syryjczyk, Henryk Woźniakowski, Kazimierz Sowa, Tadeusz Kosek, Krzysztof Ćwienka, Antoni Potocki, Adam Koszanowski, Marian Kania, Zygmunt Chyliński, Jan Steczkowski, Leg Jeziorny, Marek Gadzała, Grzegorz Łuczkiewicz, Bogusław Hrabota. To jest lista 17 członków założycieli. Popatrzmy na konsekwencje, to znaczy na ten moment, którego on już nie doczekał. Znaczy nie doczekał w sensie zaistnienia, uczestniczenia w nim, czyli na 89 rok. W końcu to, że towarzystwo powstało, pozwoliło na to, no, że w Krakowie, w tym momencie przełomowym 89-90, tak dużo się działo. Przecież wtedy na tle tej kompletnej pustyni poza towarzystwem, myśmy byli tym jedynym miejscem, które mogło no, na zewnątrz w jakiś sposób funkcjonować. I coś, czego inne miasta nam zazdrościły, to może w Gdańsku pewien taki ruch, w Warszawie rzecz nie wypaliła. Pamiętam pierwsze spotkanie z Milkiem Dzielskim. To było spotkanie, na które zaprosił mnie Olek Hall. Było to spotkanie Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego, które odbywało się w domu prywatnym. Przedstawiłem się, zaczęliśmy z Milkiem Dzielskim rozmawiać, bardzo tak sympatycznie i poważnie. Nagle zobaczyłem błysk szaleństwa wokół Dzielskiego, ponieważ pani domu wniosła jakieś potrawy, wziął mnie za rękaw, pociągnął do talerza i mówi: zobacz, wołowina. Poznałam Mirka w 1974 roku i w tym samym roku zawarliśmy związek małżeński. On w swoim entuzjazmie, który przejawiał zresztą we wszystkich swoich przedsięwzięciach, pragnął ślubu już po tygodniu znajomości, co ja odwlekłam i z powodu swojego pewnego dystansu i dlatego, że wyjeżdżałam na krótki okres za granicę do 3 miesięcy.
Także ślub nastąpił we wrześniu, poznaliśmy się w czerwcu. Od razu chciał mi pokazać swoje dwa ulubione miejsca, mianowicie zaprowadził mnie do Zygmunta Chylińskiego, swojego przyjaciela, profesora Zygmunta Chylińskiego, a następnie do swojego ogrodu, do swojego dużego sadu, bo zajmującego aż hektar przestrzeni pod kopcem Kościuszki w Krakowie. Sad pod kopcem był tylko jego prywatną przyjemnością, był tylko jego naturalną, jak gdyby potrzebą grzebania w ziemi i cieszenia się tym, że rosną drzewa i że owocują, natomiast zupełnie nie służył żadnym potrzebom handlowym i zarabiania pieniędzy. Z działką pod kopcem Mirek pożegnał się w 80 roku, gdy stał się rzecznikiem prasowym Solidarności Małopolska, a równocześnie w tym czasie pojawiła się możliwość zakupienia działki w Łopusznej koło Nowego Targu. I w 1981 roku, właśnie tutaj, gdy ten dom został skończony, Mirek rozpoczął organizowanie swojego ogrodu łopuszeńskiego, przenosząc bardzo wiele roślin z sadu pod kopcem, przenosząc nawet pewne drzewa, i z wielkim trudem zorganizował tutaj ogród, dlatego że właściwie tutaj były same kamienie, a w ogóle ziemi nie było. Tak, że niezwykle był do tego przywiązany i w czasie swojego umierania w Ameryce bardzo tęsknił za Łopuszną, wydawał zresztą mi dyspozycję, jak mam tutaj postępować. I również bardzo się denerwował zawsze, gdy ktokolwiek interweniował w sprawie jego ogrodu, gdy ktoś przycinał coś, przesadzał. Moje kochane Kurt Dupelki, w tym roku nie piliśmy jeszcze wina z Łopusznej. Myślę, że po powrocie przelejemy je do butelek i pozwolimy Szympowi popróbować. Ja też chętnie się trochę napiję. Bardzo jestem ciekaw, czy drzewa owocowe będą w tym roku owocować. Myślę, że trochę będą. Liczę szczególnie na wiśnie i śliwe. Do dziś nie otrzymałem wezwania ze szpitala, to mnie trochę denerwuje. Ale z drugiej strony wolę oczywiście nie przebywać w szpitalu. W 1988 roku Mirosław został zaproszony przez amerykańską agencję informacyjną do złożenia wizyty w Stanach Zjednoczonych, odwiedzenia Departamentu Stanu i spotkania się z różnymi przedstawicielami i myśli liberalnej, i fundacji, które zajmowały się promocją wolnego rynku w Stanach Zjednoczonych, z myślą również o Europie Środkowej, Europie Centralnej. I przed samym wyjazdem w 1989 roku w styczniu okazało się, że bardzo źle się czuje. Po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych stan jego na tyle się pogorszył, że w Nowym Jorku musiał udać się do szpitala i tam już pozostał, gdzie został poddany najpierw operacji, która była nieudana, to znaczy nie przyniosła spodziewanego rezultatu, a następnie cyklom chemioterapii. 8 dni temu zakończyła się kolejna chemioterapia. Miałem poważne kłopoty z ustami, jednak już się kończą. Byłem 17 maja u doktora Shira, który powiedział mi, że wszystko wygląda dobrze, że blood tests wypadły dobrze. Ze względu na ograniczone jedzenie, usta, spadłem 4 kilo na wadze, ale fizycznie czuję się bardzo dobrze, znacznie lepiej niż po drugiej chemii. Teraz zamierzam nadrobić wagę, bo jem już prawie normalnie. Do końca maja ja przebywałam w Nowym Jorku i zajmowałam się moim mężem w czasie kolejnych chemioterapii. Następnie umieściłam go w domu siostr służebniczek w Woodbridge w New Jersey, ponieważ musiałam wrócić do kraju. Kochana Miko, siedzę sobie w moim pokoju, naprzeciw pięknie kwitnące krzewy, drzewa, zielony trawnik. Powietrze w Woodbridge jest nie najlepsze, ale ja czuję się tutaj bardzo dobrze. Wyraźnie służy mi nadmorski klimat. Masz rację, że muszę starać się przeprowadzić całe leczenie tutaj. Judy stara się, tym razem przez swojego kongresmena, o dalsze fundusze. To jest rzecz jasna sprawa pierwszoplanowa. Jednak jeśli tylko terminarz leczenia na to pozwoli, przyjadę na wakacje do Polski, aby być z wami. Może zresztą lekarze zdecydują, że po kolejnej chemioterapii należy mi się dłuższa przerwa lub że to będzie koniec leczenia. Wtedy chciałbym trochę pobyć w Polsce. Wiesz, jak wiele dla mnie znaczą polskie sprawy i myślę, że moją decyzję zrozumiesz. Kiedy się pojawiłem w Ameryce, odszukałem kontakt z Milkiem Dzielskim.
tym dniu dowiedziałem się, że jest chory. Kilkanaście tygodni później odwiedziłem go już w szpitalu i zaproponowałem mu dłuższą rozmowę, która byłaby rodzajem podsumowania jego myślenia o Polsce, o polityce w Polsce. I tak powstał wywiad, który zatytułowaliśmy Credo. Myślę, że Mirek, kiedy rozmawiał ze mną, kiedy nagrywałem go w kilku już wtedy próbach, bo przerywaliśmy co 20 minut, co 30 minut, wiedział, że jest to jedna z jego ostatnich publicznych wypowiedzi. Zgromadziliśmy się tutaj wszyscy, jak nas możesz oglądać, żeby u Dominikanów w tym dniu, w którym być może miałeś operację, odprawić modlitwy na twoją cześć i z tobą razem być w tym trudnym czasie. I tak jak tutaj rozmawiamy, wszyscy chcemy, żebyś jak najprędzej wracał do nas, bo jesteś coraz bardziej potrzebny. Coraz więcej w Polsce się dzieje rzeczy, w których powinieneś uczestniczyć, w których na pewno będziesz uczestniczyć. Nie mamy co do tego najmniejszej wątpliwości. Chodzi o to, żeby się zbierał do życia czym prędzej po tym ciężkim doświadczeniu. Jeżeli będzie ci trudno na początku, będziemy cię nosić na rękach na rozmaite spotkania i inne ważne imprezy, które tutaj cię czekają. Czekamy, wracaj, modlimy się za ciebie. Ja przyjechałam do Waszyngtonu w połowie września i wtedy już przeniósł się Mirosław, który wcześniej mieszkał w hotelu przyszpitalnym, przeniósł się do mnie i zamieszkał razem ze mną w Dumbarton Oaks, Centrum Badań Bizantynistycznych, gdzie byłam stypendystką. Ponieważ ból tak się nasilał i stan jego zdrowia się niezwykle pogorszył, że musiał wrócić z powrotem do szpitala rządowego w Bethesdzie, gdzie jeszcze przez 2 tygodnie próbowano ratować jego życie. 15 października o godzinie 1 w nocy zmarł w szpitalu rządowym w Bethesda w 89 roku. Mirek Dzielski zainspirował bardzo wiele osób. Może właśnie tym, żeby nauczyć się wygrywać, żeby nauczyć się szukać realnych instrumentów oddziaływania, żeby umieć przekuwać te swoje idee na konkretne działania, które przynoszą w dodatku skutek jakowyś. Tego nas nauczył na pewno bardzo wiele osób. One są porozsiewane po całym kraju. Ale nie ostało się nic takiego jak grupa chrześcijańsko-liberalna, nie wykreował się ruch chrześcijańsko-liberalny, ani nawet szkoła myślenia tego typu też się nie ostała. Mirku, grono twych licznych przyjaciół spotyka się z tobą po raz ostatni. Nasze spotkania zaczęły się zapewne od dawna. Choć poznawaliśmy cię bardzo długo, twoja osobowość, twój dar jasnego myślenia, twoja pracowitość tworzyły postać, dla której pojedyncze spotkanie nie było nigdy poznaniem. Ja myślę, że jeszcze długo będziemy się poznawać.